Wiesz już, że ciągi możemy opisywać wzorami. Spójrz zatem na ciąg AN opisany wzorem n do kwadratu. Ten ciąg jest rosnący, malejący, stały, nierosnący czy niemalejący? A może jest niemonotoniczny? Jak to sprawdzić? Wypiszmy kilka początkowych wyrazów tego ciągu. Pierwszym wyrazem ciągu AN jest 1 do kwadratu, czyli 1. Drugim 2 do kwadratu, czyli 4. Trzecim 3 do kwadratu, czyli 9. Czwarty wyraz to 4 do kwadratu, czyli 16. Moglibyśmy oczywiście robić tak w nieskończoność, ale tyle nam wystarczy. Co obserwujemy? Każdy kolejny wyraz jest większy niż poprzedni. Spójrz na wzór tego ciągu. N do kwadratu. Pamiętaj, że n oznacza numery miejsc wyrazów ciągu, czyli w miejsce n możemy wstawiać kolejne dodatnie liczby naturalne. Zasada tworzenia kolejnych wyrazów polega na podnoszeniu kolejnych dodatnich liczb naturalnych do kwadratu. Logiczne jest zatem, że każdy kolejny wyraz w tym ciągu jest większy niż poprzedni. Ciąg AN jest zatem rosnący. Spójrz teraz na ciąg BN opisany wzorem n-3 w nawiasie do kwadratu. Wypisz samodzielnie kilka pierwszych wyrazów tego ciągu. Pierwszy wyraz to 4, drugi to 1, trzeci to 0. Co możemy zaobserwować do tego momentu? Każdy kolejny wyraz do tego momentu jest mniejszy niż poprzedni. Do tego miejsca ciąg maleje. A co się dzieje dalej? Czwarty wyraz to 1, piąty to 4, szósty to 9, siódmy to 16. Od czwartego wyrazu każdy kolejny wyraz jest większy niż poprzedni. Oznacza to, że od czwartego miejsca ciąg rośnie. Badając monotoniczność ciągu, wypisując kolejne wyrazy, musimy mieć się na baczności. Ten ciąg najpierw maleje, a później rośnie. Jest zatem niemonotoniczny. Wiemy, że ciąg jest rosnący, gdy każdy kolejny wyraz jest większy niż poprzedni. Jak to zapisać w języku matematyki? Ciąg jest rosnący, gdy AN plus 1 jest większe niż AN. Skoro AN plus 1 jest większe niż AN, to różnica AN plus 1 i AN będzie zawsze dodatnia. Skąd to wiemy? Wystarczy AN przenieść na drugą stronę. Przypomnijmy sobie teraz, kiedy ciąg jest malejący. Ciąg jest malejący, gdy każdy kolejny wyraz jest mniejszy niż poprzedni. Zapisujemy to tak. AN plus 1 jest mniejsze niż AN. Skoro AN plus 1 jest mniejsze niż AN, to różnica AN plus 1 i AN będzie zawsze ujemna. A kiedy ciąg jest stały? Wtedy, gdy każdy kolejny wyraz jest taki sam jak poprzedni, czyli AN plus 1 równa się AN. Oznacza to, że odejmując kolejny wyraz od poprzedniego otrzymamy zawsze 0. A co z ciągami niemalejącymi i nierosnącymi? Ciąg jest niemalejący, gdy każdy kolejny wyraz jest większy niż poprzedni lub taki sam jak poprzedni. Zapisujemy to tak. AN plus 1 jest większe bądź równe AN. Skoro AN plus 1 jest większe bądź równe AN, to różnica AN plus 1 i AN będzie zawsze większa lub równa 0. Ciąg jest nierosnący, gdy każdy kolejny wyraz jest mniejszy niż poprzedni lub taki sam jak poprzedni. Zapisujemy to tak. AN plus 1 jest mniejsze bądź równe AN. Skoro AN plus 1 jest mniejsze bądź równe AN, to różnica AN plus 1 i AN będzie zawsze mniejsza lub równa 0. Badanie różnicy między AN plus 1 i AN pozwala zatem określić, czy ciąg jest rosnący, malejący, stały, nierosnący czy też niemalejący. Pokażę Ci, jak to robić, wykorzystując wzory ciągów.